Witam serdecznie, moim gościem Jakub Bielbaspal. Witam serdecznie. Kuba, jak przychodziłeś tu na mecz, chyba nie spodziewałeś się, że będzie tort, jakieś tam powiedz małe świętowanie, bo statystyk taki nie prowadzę, ale dzisiaj 2000 mecz, sufiks Ligi Jurlika i to właśnie wy dostąpiliście tego zaszczytu wraz z Ibisem, zagrania tego meczu i to jest taka fajna historia, która zatoczyła koło, że obydwa zespoły są od początku ze mną i od razu na dziękuję tutaj wam, że do tego 2000 meczu i dalej jesteście ze mną. Co powiesz o takim dzisiejszym spotkaniu? Na początku powiem o torcie, bardzo dobry. Dziękuję. 2000 mecz, bardzo miło nam jest grać w twojej lidze już tak długo, gramy już od 2009 roku, tak dosyć długo i co, i będziemy kontynuować tutaj naszą jeszcze przygodę. Bardzo się cieszę, bo ja bez Bespalu tutaj nie widzę tej rodziny piłkarskiej. Oczywiście, będziemy zawsze, jeżeli będą rozgrywki. Kuba się troszkę speszył, troszkę się uśmiecha, bo go tutaj chłopcy prowokują, ale widać, że w Bastalu dobra atmosfera. Kuba, wracając do tego spotkania dzisiaj, pokazaliście miejsce w szeregu Ibisowi. Naprawdę Bastal tak się prezentuje dobrze, że może aspirować w barażach o Ekstraklasę? Na spokojnie moglibyśmy występować w Ekstraklasie, powalczyć na pewno o baraże. Jeszcze zobaczymy, jak na ostatnim meczu na barażach będzie nam dopisywał skład, ale jesteśmy pewni powalczyć o Ekstraklasę. Dzisiaj to pytanie powtarza się w zasadzie u każdego, ale jak to nie zadawać takiego pytania, kiedy końcówka sezonu? Jak byś tutaj podsumował całe 14 kolejek? Jak oceniasz formę waszego zespołu? Bardzo dobrych zawodników mamy, formę mamy bardzo dobrą. Nie wyszło nam może 3 mecze, 4 i to przesądziło o tym, że jesteśmy na trzecim miejscu. Mamy praktycznie trzy porażki i remis. Dwa remisy z Maxwellem, także myślę, że sezon dobry. No jakbyśmy mieli lepszą koncentrację na meczu, to nie pogubilibyśmy tak punktów. No. Kuba, jeszcze raz dziękuję za cały sezon obecny, a przede wszystkim za to, że jesteście z nami od początku, panu Markowi Librowi, który wspiera waszą drużynę. Ja też mu serdecznie dziękuję, bo tak jak powiedziałem, ten 2000 mecz dla mnie szczególny. 8 lat z Bastalem, no i z resztą drużyn. Dziękuję za wywiad, dziękuję za wszystko. Dzięki, pozdrawiam pana Marka, całą drużynę i Justynę. Dzięki.